Siema, witam, witam, witam w środę, bez dubli, kolejny odcinek, dzisiaj Niwonka, słuchajcie, Niwonka, jeszcze tylko sobie włączę podgląd, dobra. Dzisiaj mamy ekspres Niwona na przegląd, z tego co pamiętam, to klient zeznawał, że żeby mu zrobić taką generalkę, czyli pewnie też zawór drenażu, ale odpalmy go najpierw. Czy on gada? Czy on coś do nas mówi? Nagrzewanie, no, tego nie omijemy niestety, słuchajcie. Nagrzewanie, ja go w ogóle jeszcze nie otwierałem, tak jak mówiłem, bez dubli seria, widzicie moją pracę. Oczywiście z jakimiś tam pauzami na telefony, z jakimiś tam pauzami na klientów, bo robię to, nagrywam to w godzinach pracy, ale widzicie całą naprawę albo brak naprawy, jeśli nie wyjdzie. Proszę spłukać, no to spłukujemy. Ciężko strasznie chodzi zaparzać, to już słychać. Pręży się. Zawór drenażu działa, słuchajcie. Zobaczymy, jak on wygląda za chwilę. Mam też zapisane, że jest pleśnią czuć z ekspresu. Tu będziemy zaglądać do dzioba. No to jeszcze zmielmy kawę, co by młynek przetestować. Jakaś kawa jest. No to go. Młynek działa. Przynajmniej kręci. Mieli. Tutaj taki tradycyjny już sypek mleczny. Normalka, słuchajcie. Ale na pewno trzeba rozebrać przekładnie, bo i wtedy to chyba warto ten zawór drenażu, słuchajcie, wymienić. Zobaczymy, jak wygląda, ale przekładnia na bank jest do czyszczenia, smarowania. Zaparzanie zakończone. I co? Cała kawa jest w wylewce? A, czyli zawór drenażu też do wymiany. Dobra. Wyłączamy. Niwonę można wyłączyć, ale lunęło, słuchajcie. Przed chwilą było ładnie. Niwonkę można wyłączyć po prostu z prądu, jak zaparzacz zaparkował. Pozbywamy się skórki. Wyciągamy wszystko, co nam tu będzie przeszkadzać, słuchajcie. Tacka. 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 To od tego kartka, od tego. No i co? Zaczniemy od wyjęcia zaparzacza. Mam nadzieję, że ostrość mamy. Cały czas testuję, słuchajcie, ten manual focus. Na live się sprawdził w miarę. Słuchajcie, często te zaparzacze nie chcą wyjść. Wtedy trzeba pomóc mu od środka. Płaski śrubokręt, oczywiście z wyczuciem, słuchajcie, żeby nie rozwalić. I tu spróbuję wam to pokazać, gdzie ten śrubokręt trzeba włożyć. O, tu, słuchajcie, między zaparzacz. Ja go włożę i pokażę. Między zaparzacz. O. A obudowę. Oczywiście, no mając na uwadze, że tu można napsuć. I trochę mu tu pomagamy. O, i widzicie? Nawet nie musiałem się jakoś specjalnie z tym siłować. I poszło. Lampa do góry. Niech nam tu świeci. Może nawet bym wam rozjaśnił, bo ktoś pisał, że jest trochę za ciemno. Spróbujmy. Powiedzcie, czy było tak, jak było, było dobrze? Czy tak według was jest lepiej? Myślę, że powiecie tą drugą opcję, no ale powiedzcie, bo to cały czas prowadzę badania pod tytułem ostrości, jasności, panie. No jest bałagan, słuchajcie. Jest bałagan. Tu też jest bałagan. Ten ekspres... Ohoho, tu to jest grubo. Niestety Niwony tak mają. Ten zawór zaczyna przepuszczać. No i tu się dzieje to, co się dzieje, słuchajcie. Będzie babrania się w kupie. Wyjeżdżam od razu ze wszystkimi, bo tu przekładnia na bank jest do rozbiórki. Tu w ogóle bez dwóch zdań. Tu jest zawór drenażu do wymiany. To też bez dwóch zdań. No i trochę capi z tego ekspresu, słuchajcie. No ale musi capić, jak jest taki syf. Tutaj bardzo często spotykam się ze słusznymi waszymi uwagami, słuchajcie, że no to jest trochę słabo wymyślone. W instrukcji nic nie ma o odkręcaniu tej klapki, którą właśnie odkręcam. No a tu się robi zło i to wcale długo nie trwa, żeby się to zło tu działo. Tak to jest skonstruowane, no słuchajcie, Siemensy są brudaskami, Niwony też, no pff. Ja to zawsze powtarzam, każdy ekspres
ma swoje bolączki. Lampo, bo zaraz sobie znowu łeb o ciebie obiję. Chyba tak jest lepiej, bo nawet ja na podglądzie widzę dużo lepiej. Jeszcze raz, dwa, trzy. Jeszcze tu. Ledwo ją widać z tego błota. No ale jest. No i wyciągamy. Ja od razu jakiś brudny pojemnik. Słuchajcie, będę tu wrzucał te elementy przekładni. Tą osłonkę właśnie wyciągam. No. Chyba nie muszę nic dodawać. A jak wjedziemy do ekspresu, to tym bardziej, nie? Do czyszczenia, do wymiany to wszystko, słuchajcie. Dobra, wykręcamy już stąd wszystkie śrubki, które trzymają nam przekładnie, ale do niej dostaniemy się oczywiście z drugiej strony. No bo tak trzeba, no. Nie ma innej drogi, słuchajcie. Nie jest to naturalna, powtórzę, pozycja dla mnie, no ale niestety inaczej się tego nie da zrobić. Inaczej się tego nie da zrobić, czy ja wykręciłem wszystko. Mam nadzieję, że nie jest ta śrubka tu skorodowana i chyba powiedziałem to w złej godzinie. Bo chyba jest. Miejmy nadzieję, że tylko jest brud w środku. I że uda się ją odkręcić. Może ja wezmę śrubokręt w rękę. Spróbujmy. To już nie ma śrubki. Ona w ogóle to już chyba się tu nie trzyma. No będzie rzeźnia. No to będzie rzeźnia, słuchajcie. No trudno. Jej rozwiercanie o tyle nam nic nie da, że ona się nagrzeje i się przetopi przez ten plastik. No to już mocowania, słuchajcie, nie będzie w tym miejscu. Jeszcze może wezmę nowe bity. Spróbuję to nowszym bitem, lepszym, spróbować złapać. Ale nie rokuje, słuchajcie, ta śrubka. Ten wkręt w wykręceniu, ten za duży. No cóż. Żarło, żarło, kabowy kwas i wyżarło, słuchajcie. O, nie ma opcji takiej. Nie ma tu takiej opcji, żeby to się odkręciło. Nawet nie łapię kawałkiem. O, czyżby? Idzie. Hu. Udało się, słuchajcie. Cud. Już pierwszy sukces. Tydzido. Zobaczcie. Co od tej śrubki zostało. Niby wygląda dobrze, nie? No ale... Małe sukcesy też trzeba się cieszyć. Bit chowam na miejsce, to jest jedyne pudełko z bitami, słuchajcie, które mi nie zginęły, tylko mi spadła zasuwka. Dobra, później się zajmę zasuwką, to nie jest moment na to. To na miejsce, gdzieś na bok. I mamy jeszcze jedną. Już ręcznie wykręcę. To był na wczorajszym live'ie. Wyschła, działa. Na wczorajszym, na poniedziałkowym, źle mówię. Dzisiaj wtorek, wczoraj był live, ale dla was był przedwczoraj. Pośmiałem się trochę z Szymona i zemsta. Karma wróciła nad wyraz szybko, słuchajcie. Mamy wszystko. No to teraz obudowa. Woda na bok. Dolewana była woda, to przed czym zawsze przestrzegam was. Nie dolewajcie tu wody, bo ona wpływa, tu płynie prosto do młynka. Tam jest taka gąbka wygłuszająca, którą zaraz zobaczycie i... Wymieniałem już młynki. A młynek w Niwonie to tanio już było, słuchajcie. No i co? No i to takie kręcenie, no. Dawno Niwony chyba nie było na kanale. Tak nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że dawno nie było. No to jest. To tak jak wam mówiłem, no, żeby się tylko nie dublowało, to tak naprawdę to jest ekspres, który był następny w kolejce. No to robimy, tak? Tak to działa u mnie, na bezdubli. Śrubokręcik. Odpinamy górę, bo górę trzymały te dwa wkręty. Tu się nic nie wydarzy, żadna kawa się nie wysypie, bo ta góra nie jest połączona z młynkiem.
Czy najpierw góra, czy najpierw tył? Chyba najpierw góra. Kurczę, nie pamiętam, dawno niwony nie robiłem. W sumie to chyba nie ma znaczenia. Chodzi. Umyłem blat i teraz nie jest śliski. Teraz tu. Tu są takie zatrzaskusie, nie na siłę, to leciutko wychodzi. I jeszcze jest jeden ważny, tu go palcem wyczujecie obok przewodu. Po prawej stronie. Trzeba tu wcisnąć. Taki otwór jest. No. Come on. O, i nam wychodzi tył. Skoro mamy zdjęty tył, to możemy zdjąć górę. Góra na tej samej zasadzie. Dwa zatrzaski z tej strony. Tutaj trzeba wjechać delikatnie, żeby nie pokaleczyć. Są takie dwa otworki. To zaraz spadnie, więc odłóżmy. No i tu trzeba pogybać, pogybać i wychodzi. Ukazuje nam się ceramic valve. Zaraz będziemy go tutaj oglądać, tylko jeszcze musimy zdjąć ten bok, a ten bok jest przykręcony między innymi tu i z przodu. I z przodu. Gdzie to pudełko na śrubki? To jest niebezpieczne miejsce, bo ja zaraz je czymś zrzucę. I front. Jedna śrubka. No i kilo śrubek. Wykręcone, nie widać. Trochę tego jest. Ciekawe jestem, ile w takim ekspresie ważą same śrubki. Boczek do przodu. Wypinamy. Tak, żebyście widzieli cokolwiek. Wypinamy przewód czujnika wody i dużo prościej jest go wypiąć, już z doświadczenia wiem, z elektroniki, niż tutaj z czujnika. No i wężyk, który jest czarny tradycyjnie już. Na bok. Przekładnia nam już lata. Zawór ceramiczny wygląda nieźle. Wygląda całkiem nieźle, słuchajcie, przyjrzyjcie się. Jest w miarę ostro, jest w miarę ostro. No tu się przy zaworze przynajmniej nie widać, żeby się coś chociaż... Chociaż, a sprawdźmy tutaj teorię, która już jest sprawdzona, czy nie poluzowały się wkręty. Oczywiście, że się poluzowały, już z pół przekręcenia śrubokręta. Do drugiego mam dostęp, czy nie mam? Mam. Patrzcie. Raz, teraz przeskoczyło. Dwa. Pół przekręcenia luzu. I tu może być taki drobny ślad właśnie z tego, że tak się to dzieje. Żeby nam się łatwiej wyciągało przekładnie, no to jeszcze sobie poluzujmy elektronikę. Na dwóch jest na dwóch. Ją trzeba tutaj trochę wyciągnąć, dlatego tu mamy włącznik. Trzeba ją zza tego wyciągnąć, żeby ją tu sobie trochę poluzować. O. Oczywiście z wyczuciem. I niech ona sobie tu tak wisi, nie będzie nam przeszkadzać. Trzeba wypiąć wszystkie przewody. Idź wyżej, dziewczyno. Ktoś do mnie przyjechał, czy to nie do mnie? Jutro ZUSy trzeba płacić, a tu biuro rachunkowe jest. Smutny dzień. No ale trzeba, to trzeba. Co zrobić, jak nic nie zrobisz? To mamy wyplecione, to mamy wyplecione, to mamy wyplecione. Tu trzeba na wszystko uważać, żeby nie rozwalić. Tu mamy jeszcze ten wężyk, pamiętajcie, on jest wpięty do przekładni. Może dam wam trochę na ekspres. Żeby go tu nie urwać, bo jak urwiecie tam, gdzie jest ta spinka, no to jest problem, bo to plastik, fantastik. I wyjeżdżamy z przekładnią. Wyjeżdżamy z przekładnią, jak nam się to uda. Jeszcze kontrola, czy aby na pewno wszystkie śrubki wykręciłem. Tej się nie wykręca, tu są wykręcone, tu wszystko jest wykręcone. Tak, wszystko wykręciłem. Czekajcie, przerwy, sekunda. Dzwoni telefon. Pilunia. Jestem, jestem. Zabiłem klientkę długością kolejki. No, tyle mamy pracy, słuchajcie. No. YouTube nie pomaga w tej kwestii, w takim sensie, że napędza klientów jak najlepsza reklama. Ja powyłączałem wszystkie reklamy firmowe, no bo YouTube robi robotę. I tyle w tej kwestii. Dobra, wyrwijmy tą
Wyrwijmy tą przekładnię. Come on! A się sypie syf. Dobra, i teraz zanim cokolwiek zrobimy, to ten wspomniany wężyk delikatnie tą spinkę ściągamy do góry. Tym wężykiem można trochę ruszyć na boki, żeby się rozkleił od końcówki. I kręcąc na boki, o, no i on tak, jak nie ma w nim wody, to można go gdzieś tu wsadzić, żeby sobie siedział, tylko nie zapomnijcie o nim. I mamy przekładnię, tylko z przekładni jeszcze trzeba będzie ściągnąć wężyk doprowadzający. Chodź tu, koleżanko, to można sobie już ściągnąć, to jest wszystko do mycia, słuchajcie. O, widzicie, zresztą co się dzieje, chyba nie muszę tłumaczyć. Zaraz będzie masowanie blatu. To do mycia, ja zaraz sobie to wszystko powyciągam, pójdę, to już zaleję, bo to potrzebuje namaczania. Tu nie pomogą płyny bez namaczania. I jeszcze haczyk. I musimy wypiąć ten wężyk, który tam się gdzieś pałęta. O, tu go widać. Tu jest zawleczka, nie wiem czy coś widzicie, ale jeden wężyk teflonowy tu dochodzi. Gdzieś tam spadła, zaraz ją znajdę, leży. Nie gubcie zawleczek, znaleźliśmy zawleczkę na którymś live w ekspresie, w Siemensie chyba, której tam być w ogóle nie powinno, bo jak taka zawleczka się położy gdzieś na elektronice, ona jest metalowa, no to chyba nie muszę kończyć. Dobra, słuchajcie, wyciągamy od razu kółeczko. No tu rzeźnia jest, widzicie, nie? Co tu się dzieje? Tu się dzieje bardzo źle. Już jak narobiłem bałaganu, to trochę tutaj tych podstawowych farfocli powyciągam. Zaraz będziemy tutaj zamiatać. Od razu wyciągamy drenaż, czyli wyciągamy sprężynkę. No. To jest śmieć. Gdzieś bym to rzucił na bok, żeby tego brudu tu nie mieszać. No i teraz co? Ten zawór nie zawsze łatwo wychodzi. Nie zawsze łatwo wychodzi, a wręcz ciężko wychodzi, jak jest w takim stanie. No widać, słuchajcie, jakie tu się złodziało, nie? Tragedia. To, nie, to i tak, że on się w ogóle przepukał, to był cud. I tu go trzeba wypchnąć. I to w takim stanie, jak jest, to idzie bardzo ciężko. Ponieważ ten zawór i tak idzie w śmietnik, no to można tutaj trochę rzeźnika poudawać. I trzeba się tu włamać do tego zaworu. O, widzicie? On zaczyna już iść. Normalnie, jakbyście go chcieli odzyskać, to trzeba to zrobić czymś delikatniejszym, no ale tu nie ma co ratować. Ja tutaj nie dotykam przekładni, znaczy obudowy przekładni, tylko pracuję na samym zaworze, niszcząc go. Wezmę sobie większy śrubokręt do zadań specjalnych, bo tu mogę obrócić tym... O, poszło. Słuchajcie, poszło, bo to musi pójść w dół, żeby wam się tutaj zgodziły te wszystkie otwory. No i teraz trzeba go podważyć i wyciągnąć. No i sami widzicie, no. Dobrze to nie wygląda, słuchajcie. Resztę tych farfosli już tutaj... Ja to robię śrubokrętem, ale to robię delikatnie, żeby tu wiecie. Nie wbijam się tu w ten plastik. Zaraz to zapsikam, niech to sobie namaka. Zaraz to wszystko rozbierzemy z drugiej strony. I to najpierw... To trzeba przemasować stół, nie na spodnie najlepiej. Chociaż trochę tu ogarnąć tego syfu. Na razie nie ma co sprzątać jakoś idealnie, bo tu jeszcze się będzie działo. Ja widzę, że myślałem, że uszczelka od zbiornika przecieka, ale nie. No i to już można, słuchajcie, psić. Jeszcze może szczoteczką. Nadmiar tego, żeby się potem w tym błocie nie grzebać, nadmiar tego jeszcze ściągnąć. To co widać, takie najgrubsze strupy. Tu jeszcze jakiś jest przyklejeniec. O, ten to się trzyma. Tutaj to jakiś ulep się zrobił. Dobra. No i co? Ja sobie tu podłożę ręcznik papierowy, słuchajcie, bo... No bo tu teraz to się bagno zrobi, jak to zapsikam. Ktoś mnie pytał ostatnio, że ja tak tą... Czy nie lepiej mi sobie podpinać tą przekładnię? Ja się tak nauczyłem. I tak robię, słuchajcie. No pewnie, że wygodniej jest ją podpinać, bo wtedy sobie pracujecie na samej przekładni, nie gibają wam się te kable, ale mnie się nie zdarzyło tu żadnego kabla urwać. Zdarzyło mi się, przykręcając przekładnię, przeciąć tu raz jeden kabel, ale to bardzo dawno temu. No
trzeba uważać. No wiecie, jak ja to robię w ten sposób zawsze, no to już mam tutaj technikę, czy dobrą, czy złą, ale jakąś tam opracowaną. No i tak sobie działam, no. No to teraz niech psikając na switche, żeby nie korodowały, chociaż to jest odtłuszczacz, niech tu moknie. Ja idę, słuchajcie, zrobię chwilę pauzy, idę namoczę zaparzacz, idę namoczę cały ten bałagan. No i widzimy się za sekundę. Słuchajcie. To moknie, tamto się moczy, to są szczegóły. Części są, mam nadzieję, że zawór przyszedł, zazwo. W tym czasie, jak to wszystko się namacza, to się zajmijmy przekładnią. Czyli odpinamy, najlepiej to robić palcami. Ten ostatni nigdy nie chce puścić, więc można go tutaj podważyć. Nie łamiąc. Często spotykam, że są już połamane te elementy. No coś się skleiłeś się, chłopaku. O, to są bardzo takie delikatne te zatrzaski. No i oto przekładnia. Ustawiona dobrze. No ale rozbierzmy ją. No będę niestety się babrał w tym błocku, ale co poradzić. Ciekawe, czy tak jak zawsze mi pofrunie. Tutaj podważamy równomiernie, to zawsze ciężko wychodzi. Ale żeby nie pękło, no jak pęknie to mam, ale po co ma pękać. I zawsze mi to odlatuje, hen. No ale, a, widzicie, już zaczyna odpuszczać. Tutaj cierpliwie, po trochu, o, już schodzi. Proszę nie wy... O, nie wystrzeliło mi pierwszy raz, słuchajcie. Mamy ostrość? Słuchajcie, mamy chyba. No jakby się zdarzało nieostro, no to sorry, no kombinuję, żeby to ulepszać. Ten drugi aparat już, tuż. Odkręcamy. Trzy wkręty. Tutaj praktycznie zawsze jest czysto. Tu już bywa, słuchajcie, różnie. Drugi wkręt. I trzeci wkręt. Naraz one nam tu wypadną, bo jeden nie wyszedł. Muszę sobie znowu namagnesować tego długa śnie. W sumie nie ma tragedii. I tak wiem, mogę sobie tu przyczepić magnesik, ale on mnie denerwuje, bo go nie zdejmuję i potem mi się wszystko do niego przysysa. Coś tu, ła, tu też jest rzeźnia. To nam nie wyjdzie, ale zobaczcie. Już się ta kawa tutaj dostała. Widać, może nie ma jakiegoś wielkiego syfu, ale jest źle. No do wyczyszczenia, słuchajcie, no to jakby od początkuśmy to wiedzieli. Zaraz to dorzucę tam na kubkę, silnik. Tu są takie dwie kuleczki. Nie zgubcie ich, bo one tu wbrew pozorom są potrzebne. Ja i tak będę to czyścił, więc kuleczki wyciągnę, zanim same gdzieś wpadną, a one się, o, cudownie odbijają. No ta akurat w smarze to się przykleiła. I te bolczyki też do czyszczenia. To nawet, o, nawet wyszło. To do mycia, to wszystko do mycia. Nawet nie będę pauzował. Idę to dorzucę tam do mikstury. No i teraz, słuchajcie, coś co trwa, jest nie... No jest najgorszą w tym... Kurna, tu już taka zaschnięta. Najgorszą w tym całym interesie zabawą, no ale nie da się tego zrobić, słuchajcie, inaczej. Szczoteczki potrzebuję, jest. Najpierw na sucho. Tutaj zresztą wszystko jest suche, więc tu nie musimy za bardzo wjeżdżać z płynem, bo tu jest całkiem nieźle, jakieś okruchy się tu tylko dostały. Dobra, ja robię tak, że ja sobie kończę z tą stroną i dopiero się biorę za tą brudną, czyli trzeba wytrzeć ze starego smaru ten czpień. To też nie musi być jakoś idealnie wytarte, słuchajcie. Chodzi o to, żeby ten nadmiar starego smaru zetrzeć. Czysta szczoteczka. Silnik się chyba nawet kręci bez oporu, tak? Od razu glejtu. Nowego, jeszcze trochę, tutaj nie zaszkodzi, żeby było tego sporo, to ten ślimak się cały czas kręci i to dość duże opory tu panują. Silnik możemy sobie położyć na miejscu, bo tu już jest jeszcze, tu jest trochę syfku. I tu trochę. Wiecie, to nie ma być piękne, to ma działać, ma być czysto. Od razu, żeby nie zapomnieć, do tego otworu też smarowidła. Można więcej, tu nam wypchnie ten czpień nadmiar.
ułożę sobie już silnik na miejsce. No i co? Kolejna pauza nas czeka, was. Bo idę umyć te wszystkie zębatki, żeby złożyć przekładnię z tej strony. Jeszcze ta strona jak wygląda? Ta strona wygląda dobrze. Słuchajcie, tu się nic nie dzieje. Można zetrzeć te nadmiary smaru, bo będziemy wszystko smarować. Idę te zębatki umyć, wyczyścić. No i za chwilę jestem. Pomyłem od razu poza zaparzaczem wszystko. No jest różnica, słuchajcie, więc teraz przecieramy po kolei czystym ręcznikiem i montujemy, no co tu zostało, kulki. Teraz weź je, człowieku, podnieś, pęsetka, kuleczki, nie zgubcie, mam co prawda jakiś tam zapas tych kulek, ale towar deficytowy, kuleczka w smarowidle, przy okazji nam to załatwi, że się będzie nam tu trzymać, nie będzie nam wyskakiwać, tu i tu. Tu jedna, teraz druga, gdzie jest pęsetka, tu, nagrywam się, druga idzie tu, nie zgubić, nie do tej niższej dziurki, przybliżę wam trochę, nie do tej niższej dziurki, tylko do tej. Co dalej? Czpienie, lekko przesmarować, na nich się kręcą zębatki, jeden. Drugi. No i na to nam idą zębuszki. Wyczyszczone. Tutaj też wiadomo, nie ma co tego do białości, bo to jest już zażółknięte. Ma działać. Mniejsza. Idzie tu. Od razu ją paćku, paćku. Tu już nie ma co przesadzać. Ma być nasmarowane, ale bez perwersji. Drugą od razu sobie przesmaruję jeszcze trochę. Na razie na bok. I teraz czpień napędowy. Nigdy nie pamiętam, jak on idzie. Przesmaruję tutaj ten pierścień od razu, żeby był poślizg. Czpień też można przesmarować, ale to zrobię później, bo jeszcze tą drugą stronę będę czyścił, więc go wymyję z tego smaru. I on idzie, słuchajcie, może ja sobie wytrę ręce, łatwo sobie spojrzeć. Ja to tak zawsze wkładam, żeby te dwa garby, dwa wodziki, dwa wciskadełka, nazwijcie jak chcecie, wchodziły między tutaj, widzicie, między ten switch, żeby ten switch między nie wchodził. Czyli od razu widać, ponieważ to jest profilowany otwór, że to ma iść tak. No i tak uczyńmy. Tu jakiś jeszcze stary smar. Wkładamy. To nie musi być idealnie, ale widzicie, pięknie chodzi, mogę palcami kręcić. I na koniec nasza duża zębatka. No i tak wygląda, słuchajcie, złożona przekładnia. Palce ze smaru. Tu jeszcze też można, jeszcze mam palca w smarze, przesmarować. No i zamykamy czapkę, uważając, bo tu trzeba wprowadzić ten przewód. Bo potem już jak skręcicie przekładnię, to go tu nie włożycie. Nic się nie stanie, można go złapać trytką, można go luzem zostawić, nie będzie tragedii. No ale jak jest na to miejsce, to włóżmy na miejsce, prawda? No i składamy przekładnie, patrzymy na te dwa przewody, żeby ich nie przyciąć, one tu mają swoje miejsce. I słuchajcie, złożone. Złożone, od razu skręcam. Jedna. Tłuste paluchy od smaru, druga, śrubkom smar nie zaszkodzi, nawet je zabezpieczy. I trzecia tutaj, nie zapomnijcie. Kółko założymy na końcu, bo byśmy tego wkrętu nie wkręcili. No i teraz włączamy wyczucie. Nie przekręćmy gwintów, to jest plastik. Nie przytnijmy przewodu wkrętarką, o ładnie. Tu nie musi być na hama skręcone, ma złapać. Dobra. Kółeczko. Sterujące napędem. Jak zawadza o mikroswitche, to trzeba je wcisnąć, żeby włożyć. Tu nie zawadza, tu już też nie zawadza z tego co widzę. Dociskamy. No i czapeczka. I tą stronę mamy skończoną. Tak właśnie odbywa się wymiana zaworu drenażu plus czyszczenie i regeneracja przekładni. Zapinamy, musi dobrze wskoczyć. Tu wskoczyło. Tu są przewody nieprzycięte. Tu jest ładnie spięte.
okręcamy przekładnie. Kółko, o którym zawsze zapominam, wkładamy później, bo teraz jeszcze musimy to złoto wyczyścić. Tutaj wiadomo, jak najdokładniej, to nie ma się świecić, to ma być czyste. W przeciwieństwie do moich spodni. Wyczyścić te złogi kawy, bo one pleśnieją, to o to się rozchodzi. O to się rozchodzi. 30 minut nagrania. Dzisiaj ten film chyba skończymy na włączeniu ekspresu po zrobieniu całej tej przekładni. No sprawdzimy, czy robi kawę, tak? Bo ja się będę starał, żeby te moje bezdubli nie trwały dłużej niż godzinę. No zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Jeszcze zaparzacz muszę umyć, ale to dla was będzie pauza. Chyba jest w miarę, powiedzcie. Jeszcze oczywiście teraz to przetrę. Tu jeszcze jakiś paproch był, teraz jest na mojej twarzy. Tak bywa. No kurna jest, powiem wam, ładnie. No ładnie to wyszło, ładnie się to wyczyściło. No jeszcze jakieś, ale to tak jak mówię, tu nie ma być polerka robiona. Bo to nie o to chodzi. Tu ma nie być kawy. Mamy to na wierzchu. O, tu jeszcze jakiś jest fragmencik. Słuchajcie, no wygląda, że jest ok. Jeszcze tutaj trochę. O, tutaj i tutaj. Tu jeszcze coś siedzi. Wydmuchane. Jest ok. Jest ok. Ostatni szlif. W zupełności to wystarczy. Dobra. Wszystko już prawie na spodniach, więc... Trudno. Przy okazji... Data przekładni, 22 kwietnia 2016, siedmiolatek. Teraz możemy na spokojnie sobie posmarować pień, póki pamiętamy o nim. Będzie nam zaparzacz trochę lżej wchodził i to możecie sobie robić też wewnątrz ekspresu raz na jakiś czas. Jakaś fura podjechała. No trudno. Najwyżej zrobimy pauzę. I teraz tu mam pomyte te wszystkie elementy układanki. Osłonka to z drugiej strony, spód i gumka. Jeszcze to można przetrzeć wszystko. To wszystko mokre, a woda nam tu nie jest potrzebna do szczęścia. No i przede wszystkim jeszcze musimy zawór drenażu wyciągnąć z paczki, który to powinien znajdować się tu, słuchajcie. No to kroimy gościa. Może trochę bliżej was dam. To już jest niepotrzebne. Rozcinamy. I patrzymy, co przyszło. Ja szukam zaworu drenażu i znalazłem. I to mi jest na ten moment potrzebne. Ze sprężynką w komplecie. Jak nie zapomnę, to wam wrzucę. Zresztą ten symbol zadziała wam też w Nord. 71954, zawór do ekspresu kompletny Nivona 647, ale on jest uniwersalny, słuchajcie. Sprężynka pofrunęła. Mamy sprężynkę. No musi to być bałagan, słuchajcie. Nie da się tak pracować inaczej. Ja też nie będę tu co sekunda sprzątał, no bo to nie na tym to polega, nie? Żeby tutaj godzinę spędzać na sprzątaniu. Posprzątam jak skończę, tak? Guma. Czy jest sens zakładać nową? Ta jest czyściutka, jest już docięta, więc założę starą, bo nie ma sensu zakładać nowej. No i teraz co? Układanka. Rozsuwamy go. Przybliżę wam na przekładnie, żebyście widzieli konkretnie przekładnie. Rozsuwamy gościa. Ostrość mamy? Mamy chyba. Ta kurczę, ta głębia ostrości w tym obiektywie jest fajna, muszę wam powiedzieć. Działa to. No i teraz tak jak wyciągałem, to tak muszę ułożyć do włożenia. Wszystkie tutaj te otwory muszą się zgodzić. Tu mi za daleko wyszło. No to jest takie gibando, nie? Dwóch rąk się z reguły do tego używa. Tu jest takie gibando. Tu popełniacie często błąd, widzę w ekspresach grzebanych. Ten element taki pojedynczy tutaj, to jest ślizg i on musi iść do dołu. Bardzo często widzę te zawory odwrotnie włożone, one się szybko rozpadają, bo źle pracują. Także na to zwróćcie uwagę, a cała reszta no musi tu wejść. Inaczej, jak źle to wkładacie, to wam po prostu nie wejdzie. O, widzicie? Tu są takie dwa... Tu są takie dwa zaczepy i tu, i to musi przez te zaczepy przejść.
O. Skoczyć do środka. Kurczę, no czemu nie chcesz skoczyć? No proszę. O. Tu mi za daleko wyjechało. Nie chce mi teraz wjechać. Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz. To muszę wsadzić do końca i tylko tym się bawić. Dawno nie robiłem. Dawno nie wymieniałem zaworu drenażu. O dziwo. O dziwo. No i co? I układamy. Układamy. O, sam wskoczył, słuchajcie. Sam wskoczył, dociskamy. To musi nam teraz pojechać do góry, ta część. O, dopiąłem to do środka. No i sprężynka. Ja już się nauczyłem to wkładać palcem. O. Można sprawdzić, czy działa. No ale na bank działa. To trochę siły trzeba, słuchajcie, użyć. Widzicie? Wypycham go. To ciśnienie tą sprężynę musi ugiąć, żeby się otworzył. Żeby się zamknął, żeby się otworzył. No i co? No tu mamy temat zamknięty. Przewody oczywiście po takim gibaniu trzeba posprawdzać, czy się nie wypięły. I składamy teraz te puzzle. A one tutaj idą, słuchajcie, w ten sposób. Jeszcze tu jest wilgoć. Tu akurat to nie jest problem. Ważne, żeby w przekładni nie była, a tam już mamy złożoną. No i co? To tu musimy nasunąć na ten, tu jest nacięcie, ono musi nam wejść w środek. Kiedyś to się głowiłem, jak to złożyć, teraz już pamiętam. Mamy to złożone. Tu coś jeszcze, o, widzicie, teraz stanowi monolit. Ważna rzecz. Bo ciągle o tym zapominam i też mnie pytaliście chyba na grupie, jak to włożyć. Jeśli ułożyliście tą przekładnię tam dobrze, to kółko, tak jak pokazywałem, to ma iść w miarę prosto tyłem do sprężyny, czyli tak jak widać. Tak należy poprawnie złożyć przekładnię. Jeśli nam nie będzie potem chciał wejść zaparzacz, o czym się pewnie za chwilę dowiemy, no to pokażę wam też trik, jak tu go wrócić. Trzeba konkretnie ten mikroswitch będzie wcisnąć. To idzie nam tak. Tak, ten mikroswitch trzeba będzie wcisnąć od środka śrubokrętem. To jest czujnik zaparzacza. I on nam podjedzie do pozycji neutralnej, ta przekładnia. No i co? I właściwie to potrzebujemy uszczelki, słuchajcie. Jednej takiej. No i składamy. Składamy i wkładamy przekładnię do środka. Czyli to, żebyście dobrze widzieli, to tu. To się ładnie tutaj składa. Teraz trzeba... Nie zrobiłem oberka? Chyba zrobiłem oberka, dokładnie. Nie, a jeszcze środek wyczyścić. Panie Bartku, panie Bartku, pan włożysz do takiego syfu, co tam widać? No gdzie? No gdzieżby? Jeszcze tu. Posprzątać. Tu, tutaj to później, ale i wężyk też później. Ale ten środek to trzeba tutaj, panie Bartku, nie zapominać o takich rzeczach. No gdzie to taki syf zostawić? Nie no, nie zapomniałbym, bo przy wkładaniu bym, słuchajcie, to zobaczył, co tu się za rzeźnia dzieje. No, i wycieramy. Też nie ma błyszczeć, ma nie być kawy. Nie popadajmy też w perwersję. Ma tu nie być elementów, które mogą pleśnieć, brudzić, śmierdzieć, ale to nie musi się błyszczeć. Czyścimy. Wiecie, i z tym czyszczeniem wbrew pozorom trochę schodzi, no sami widzicie, nie? Im więcej tego syfu, tym dłużej. Dlatego ja sobie już taką technikę opracowałem, że już sobie te pewne rzeczy namaczam. Jakbym to teraz zapsikał, to bym musiał czekać, a tak to już w miarę mam to namoczone. Gościu, zejdź z planu. Mam to w miarę namoczone i teraz już jako tako to schodzi, słuchajcie. Nawet już zeszło, można powiedzieć. No i dobra, jeszcze tu coś. Gdzie ta uszczelka? Tu jest uszczelka. Czyli tak, wjeżdżamy, to kółko spada podczas składania, więc pilnujcie. Teraz trzeba się dostać do węża. Nałożyć na niego uszczelkę. Wyłazi tłoczek z wężyka, ale to nie problem, jeszcze nie wypadł. Czekajcie, telefon. 7 telefonów i jestem.
Sznurek z telefonami się rozwiązał, bo jest godzina 12, to taka pora. Na czym to myśmy skończyli? Na wkładaniu wężyka, tak? Tak. Teraz tutaj układamy te kabelki jako tako. Zawleczkę trzeba znaleźć. Jest. No i teraz sobie warto ten wężyk wetknąć jeszcze, jak mamy tą przekładnię w miarę na wierzchu, oczywiście przesmarować uszczelkę, bym zapomniał. Choćby dlatego, że łatwiej wam wejdzie, ale też ładnie się ułoży. No i tu ekwilibrystyka, której ja się już nauczyłem i wiem, że niektórzy powiedzą, że można tą przekładnię wyjąć. Można, ale nie trzeba. Weszło? Nie weszło. Płaskie kombinereczki, żeby nie zgnieść wężyka. I gibamy. Źle włożyłem, jeszcze raz. O! Skoczyło. Zawleks. No i sprawdzamy zawsze. Sprawdźcie zawsze, czy ten wężyk wskoczył, bo on czasami tak wygląda, że wskoczył, a nie wskoczył. No i teraz nic nie wolno przyciąć. Wszystkie wężyki tutaj też uważając, bo żeby nie połamać końcówek zaworu ceramicznego. Ten za chwilę, ale już sobie go wyplotę, żeby o nim pamiętać. Wszystkie przewody tu. Ten do przodu, te tutaj. No i teraz warto pójść na drugą stronę. Tu sprawdzamy, nic nie jest przycięte, wszystko idzie dobrze. Warto pójść na drugą stronę w tym bałaganie, bo będzie łatwiej ucelować. I tu macie jeden bolec montażowy, tu drugi. One oba muszą tu się spasować. Dobra, to mamy już. I teraz trzeba iść z powrotem na tą stronę. Póki mamy to w miarę na wierzchu, wpiąć sobie ten wężyk. On tu idzie nad wszystkimi kablami. Zresztą to nie ma znaczenia, ma być dobrze ułożone. Wciskamy go, nie łamiąc. To jest delikatne, uważajcie na to. No i zapinka grubszymi kombinerkami będzie prościej. Wciskamy ją. I cyk, pyk, siedzi. No i teraz trzeba wepchnąć przekładnię, ją tu trzeba tak trochę dołem gibnąć. Ach, to wypadło, jeszcze trzeba włożyć, będzie nam prościej teraz, te spinki kablowe. I teraz, no tego wam nie pokażę, bo ja muszę patrzeć z tej strony i gibać. Trochę do góry. Czemu ty nie chcesz wejść, dziewucho? Tu nic nie blokuje. Ale tu coś blokuje. Dobra, zdejmę tą spinkę, włożę ją później. O, chyba się ruszyło. Ale tylko chyba. Czy mi tu coś blokuje? No nie, no wszystkie wężyki są po wierzchu. Czemu to nie chce wejść? Kto mi powie, czemu to nie chce wejść? Co tu blokuje? Co tu popsułem? Ostatnio mi to ładnie weszło, coś mi tu wibruje. Spójrzmy jeszcze raz. No nie no, wszystko jest ok. To jest ok, to jest ok, to jest ok. Coś tu się zaczepia tradycyjnie już. Oh! Samo weszło, słuchajcie. Teraz zanim przykręcicie, to na spokojnie. Wszystko sobie trzeba tu ocenić. Tu przewody idą ok, tu przewody idą ok. Tu jest ok. Nic nie jest przycięte. Ten przewodzik tu. Od razu ta spinka z powrotem do środka. Jak włożę. Tu ją można wyciągnąć od spodu. No weź, wyjdź jak cię ładnie proszę. O. Przewody. Później cable management na końcu. Chociaż akurat te to możemy włożyć od razu. Teraz drugą spinkę trzeba wyciągnąć, bo ją wepchnąłem niechcący. Wyjłaś. Ty wypad. Elektronikę teraz można już na miejsce włożyć. Tutaj sprawdzić, czy nie przycinacie przewodów. O.
Przewodów nie należy przycinać, nie pomaga im to w pracy. Od razu tą elektronikę złapmy. Żeby nie było. Jedna. I druga. Coś tu się nie despacito. O, teraz pasuje. Nie wskoczyło dobrze. I druga. Elektronikę mamy złapaną. No i teraz co? Przewody trzeba powpinać w spinki. Zapleść spinki. Cyk jedna. Cyk druga. Ta się nie chce zapiąć, nie wiedzieć czemu, bo ona chyba w drugą stronę. O, cyk druga. Ten gówno zjadzik mały. Tutaj. Tu przewody mogą iść tak. Te idą tu. No poukładać, wiesz, to nie musi być identycznie. No ma być ładnie poukładane, żeby się tu nic nie przycinało. Nic nie tarło. Tu macie takie specjalne osłonki na przewody. No jest okej. Stąd można te resztki syfu wymieść. No i co pozostało? Tu wszystko podłączone, tu jest wszystko ok. Idziemy na drugą stronę. Przy okazji stąd wymiatając kawę. Idziemy na drugą stronę. Przykręćmy przekładnię, przykręćmy osłonkę i umyjemy środek. W tej kolejności, żeby już tam nie psikać do tego zaworu drenażu. Żeby nie czynić większego zła. Żeby go nie brudzić, czyli tak. Osłonka. Ile już mamy? 46 minut. No i zaraz go odpalamy. To bez dubli będzie o wymianie, o regeneracji przekładni napędu i wymianie zaworu drenażu, czyli bardzo, bardzo częstej usterce. Wybieramy najładniejsze śrubki tu do środka. Bo tutaj pracuje kawa. Więc kręcimy. Klient dzwoni, wiem, który oddzwonię do niego, jak skończę, bo... Bo co? Bo już chcę to skończyć, słuchajcie. Ja sobie to wezmę bardziej do siebie, no wiecie, analogicznie. Wykręcaliśmy, to wkręcamy. No tutaj nie ma filozofii żadnej wielkiej. Dobra. Jest tych śrubek w niwonie, ale może to dobrze. No jednak to jest napęd, tak? Tutaj przeciążenia idą spore. Ta mi się nie podoba. Tutaj przeciążenia idą spore. No proszę cię, może nie tą ręką, co? Więc może dobrze, że tych śrubek tu jest tyle. Tym bardziej, że jak ktoś grzebie, a nie robi tego z wyczuciem, to lubią być gwinty poprzekręcane, więc jakby było na trzy, to by się już nie miało czego trzymać. To może i dobrze jednak. To słuchajcie, tyle trwa. Tyle to trwa. Wcale nie jest szybciej, jak robię to bez gadania. No trochę, ale to jest, nie wiem, jak teraz robię 48 minut, no to powiedzmy, że bez gadania bym robił 40. To nie jest tak, że bez gadania to idzie jakoś mega szybciej. No niestety, no. Pewne rzeczy trzeba wyczyścić, pewne rzeczy trzeba zrobić i tu się nie przyspieszy pewnych rzeczy. Jeszcze jedna. I mamy chyba komplet, moim skromnym zdaniem. Nie, jeszcze dwie. Tu jedna, u góry. I... Jakaś jeszcze ładna. Wymieniajcie, pamiętajcie, wymieniajcie te wkręty. Ta niedokręcona, ta dokręcona, ta dokręcona, ta dokręcona, ta dokręcana. Wymieniajcie te zardzewiałe wkręty, bo przyjdzie nawet wam kiedyś to rozkręcić, a jego zeżre do końca i się tutaj robi rzeźnia, no. Bo tu rozwiercanie kończy się powiększeniem tego otworu, bo nawet jak będziecie próbowali rozwiercić wkręt, no to on się nagrzeje, przetopi się i potem macie. Słuchajcie, idę umyć zaparzacz. Tu wszystko wkręcone. Przybliżę wam. Będziecie mieli przeskok z tego, jak tu jest brudno, do tego... A tu już i tak nie ma takiej tragedii, ale zobaczcie, ile jest w środku kawy. Widać? Nie widać. Tu będzie widać. O. Nie widać. Widzicie, ile tam jest syfu? Idę to wszystko wyczyścić, umyć zaparzacz i widzimy się za chwilę. Będziemy go odpalać. Wstępnie ogarnąłem. To tak na razie oczywiście z grubsza, bo tu jeszcze kupa roboty. Wyczyszczenie wężyka. Umycie go z zewnątrz, no ale
Tutaj, tak żeby przetestować, to zaparzacz też jest tylko umyty do wymiany uszczelniacza, w tym zaparzaczu do wyczyszczenia, prawdopodobnie do rozebrania głowica, ale to już nie dzisiaj, bo mamy już 49 minut, no ale jest w miarę czysto. No wiadomo, to jeszcze ostatniego szlifu wymaga, ale to nie na teraz. Odpalmy te bestie, słuchajcie. Odpalmy te bestie i sprawdźmy, czy dzida da kawę, jak mawia klasyk. Zaparzacz przesmaruje na starych uszczelkach, żeby on się tutaj nie mordował. Tak po prostu z grubsza, bo to i tak wiadomo idzie do wymiany. On jest mokry, więc w środku go nie trzeba smarować. Woda tutaj nam zadziała za smar. No i teraz tak, to mamy posmarowane. Zobaczmy, czy udało się idealnie tą przekładnię złożyć, czy trzeba będzie robić myk. Jeśli nie wchodzi wam zaparzacz po takim złożeniu, to musicie poskładać do kupy cały ekspres. Jak on pokaże brak zaparzacza, to tu jest ten switch, o którym mówiłem. Trzeba go sobie od środka wtedy na włączonym ekspresie wcisnąć, przytrzymać, aż przekładnia zacznie tam pracować i aż skończy i wtedy wkładacie zaparzacz. No ale może się udało idealnie. Sprawdźmy to. Ha! Ideolo! Weszło. Rzadko się zdarza, ale się zdarza, dlatego wam mówiłem, że celujcie między te dwa dzióbki na tym kółku wodzącym, bo wtedy jest ideolo. Dobra, to składamy tą cudowną, jeszcze zanim tą cudowną, czystą tackę tu włożę, to musimy włożyć boczek z wodą. Czyli przypinamy przewód na miejsce od czujnika wody. Dobra, wiecie, nie pokażę wam tego, a sam bym chciał to wpiąć tak, żeby tu niczego nie zepsuć. No tak jak wypiliście, tak wpinacie. No tutaj filozofii nie ma. Jedno jest wolne gniazdo i jedno tylko wam będzie pasowało. No proszę cię, wejdź. Nie rób scen. Tylko wejdź. O. Weszło? Od razu zaczepcie o to, bo to jest takie zabezpieczenie, żebyście nie wyrwali z płyty. No i nie zapominajcie o wężyku, bo mnie się to zdarza nad wyraz często. On ma iść tak. Sprawdźcie, czy nie pęk. One tu lubią pękać na końcówce, ale nie czuję pod palcem. No i to sobie warto tutaj zapiąć od razu, bez skręcania, żeby ten zbiornik z wodą, który tu wstawimy na ten syf, który widzicie, to jest osad kamienny, żeby ten zbiornik z wodą nam tu nie wypadł. O, teraz to się trzyma, bo wskoczyło na wsówki i tyle potrzebujemy, żeby maszynę uruchomić. Dobra, woda. Wylewka, ona tu chyba ma, ta nie ma magnesika, ale złóżmy ją, chociaż tutaj kapucinator włóżmy. To włóżmy. Mamy to. Woda. I palimy gościa. Ja go dam frontem do was. Tą lampę trochę wezmę dalej, żebyście widzieli ekran. No i co? Zadziała? Czy nie zadziała? Pozostaje sprawdzić. Na żywym organizmie, słuchajcie. To był zawór ceramiczny. Zaparzacz ruszył, sprawdził. Zrobił myk-myk. I nagrzewa. Wygląda to dobrze. Chyba jestem już zadowolony, ale to nigdy nie chwalcie dnia przed zawodem, bo muki pojawiają się w dowolnych momentach naprawy. 53 minuty. Czy już chcesz się spłukać? Spłukaj się. Równomiernie się zapiął. Teraz pytanie, czy poleci woda. Mamy to! Ale to jeszcze nic. Musi jeszcze zrobić kawę. Pięknie, słyszeliście? To jest piękna praca otwierającego się i spuszczającego ciśnienie zaworu drenażu. No i najważniejsze, dasz kawę? Zróbmy od razu z pomiarem wody. Ta moja filiżaneczka mała, jakże czysta, ma około 70 ml, czyli znajdźmy tu mniejszą kawusię. Hello. O, no dobra, ale może nie, bo może espresso będzie szybciej. Zróbmy 70 ml. 60. Na pełnej mocy. Kawa jest. Czy dasz kawę, czy nie dasz kawy? Jezu, ile on mieli? Czy on nie przesypie tej kawy? Zapiął się. Zapiął się, gościu. Godzinka. No ale tu jeszcze z dobre pół godziny to co najmniej jest roboty przy tym ekspresie. Mamy to.
I zobaczcie, Niwona robi dobrą kawę. Nie wiem, jak jest młynek ustawiony, ale dobra parzucha się parzy. Powinna być niecała szklanka. Idealnie. Słuchajcie, dała dzida kawę. Zgadnijcie, do kogo nawiązuje. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. 55 minut, do godziny się zamknę. Tyle na dzisiaj. Regeneracja, przekładni napędu, wymiana zaworu drenażu. Widzieliście, jakie tu zło się działo. Zajrzyjcie tam pod zaparzacz. Odkręćcie sobie tą klapkę. Polecam. Tyle. Kanał Coffee Doctor. Mówił do Was Bartek. Grupa na Facebooku. Wszystkie linki w opisie. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Live urodzinowy 2 października. Przypominam. Wszystkie szczegóły będą podane na live w poniedziałek najbliższy. Miłej środy życzę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.